Firma Hacharbut i Zbuduj Sam Dom prezentują Dom na Start bez kredytu. Siemaneczko, witam. No i tak jak widać, mamy już skończone ściany działowe, mamy zalany wieniec, także przejdę się, pokażę Wam, w jak fajny sposób inwestor pozmieniał sobie rozstaw pomieszczeń, rozstaw otworów. Także tak to wygląda. To jest projekt Dom na Start bez kredytu, 63 metry kwadratowe. Inwestor podczas adaptacji przedłużył sego o metr, tak? Reszta, tak jakby bryły, została zmieniona. No i pozmieniał sobie rozstaw pomieszczeń wewnątrz. Już nieraz o tym wspominałem. W naszym projekcie nie ma wewnątrz żadnej ściany nośnej, żadnej ściany konstrukcyjnej, także ogranicza Was tylko Wasza wyobraźnia, jak sobie ten rozstaw pomieszczeń usytuujecie, że tak powiem, nie? Także jesteśmy teraz w salonie. Tak jak widać, inwestor nie chciał jednego sufitu razem z korytarzem. Daliśmy tutaj po prostu nadproże. Tak samo kuchnię chciał oddzielić od salonu. Oryginalnie w projekcie jest salon z otwartą kuchnią, prawda? Także też tutaj wymurowaliśmy ściankę, daliśmy nadproże. Tutaj inwestor chce po prostu takie zasuwane drzwi sobie zrobić, żeby tą kuchnię mieć oddzieloną. Także tak to się prezentuje. Jesteśmy w kuchni. No i tutaj mamy salon. Inwestor tak sobie zażyczył drzwi balkonowe, drzwi tarasowe z oknem, prawda? Nie jako jedna całość, tylko w ten sposób. No i idziemy korytarzem. I po prawo mamy pokój. Jeden pokój. Staram się powoli ruszać głową, bo ta GoPro strasznie, strasznie nie radzi sobie, nie? Także tak to wygląda. Tutaj po prawo mamy drugi pokój, sypialnię. Tu inwestor sobie wymyślił tak, że tu ma taką wnękę na zabudowę, prawda? Także tak to się prezentuje. Tutaj też jakąś zabudowę inwestor chce sobie zrobić. No i tutaj mamy łazienkę, prawda? Łazienka, tu będzie prawdopodobnie wanna. Tam będzie prysznic. No i tutaj będzie kibelek w tej wnęce. Miała być pralka, no zobaczymy, tak? Znaczy zobaczymy, nie zobaczymy, jak inwestor będzie chciał, tak sobie zrobi. To jest, już nie raz powtarzałem, idźcie na pozwolenie na budowę, nie na zgłoszenie, bo w trakcie budowy możecie sobie zmieniać otwory okienne i takie rzeczy, a na zgłoszeniu już trzeba robić tak, jak się zgłosi. No i tutaj mamy wiatrołap i kotłownię. Także tak to wygląda. Jak widać, całkowicie, no tutaj ten rozstaw, jeżeli chodzi o kotłownię i wiatrołap, tak jakby został oryginalnie, ale reszta jest poprzenoszona, poprzestawiana. No i super, super, że z tego korzystacie, prawda? Także tak to wygląda. Co, my dzisiaj uciekamy. Weekend. W Domciu też jest co robić. Także zostaje to tak do poniedziałku. W poniedziałek ma przyjść drewno i atakujemy więźbę. Tutaj więźba też jest podczas adaptacji pozmieniana. Trochę inaczej będzie wyglądać. Także też będzie co pokazać. Trzymajcie się. Do następnego.